następną sesję zaprosić panią stomatolog, żeby nam wyjaśniła także mieszkańcom, za pośrednictwem nas, jakie są limity może przyjmowania na kasę chorych na Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ nadużycie było mnóstwo pytań, dlaczego mieszkańcy muszą za usługi stomatologiczne dla dzieci płacić. Niektóre usługi 140 zł, niektóre 70 i tak samo jak idę ulicą, też mieszkańcy się pytają, spytajcie się stomatologa, dlaczego my musimy za te dzieciaczki płacić. I to chciałabym, żeby mieszkańcom wyjaśniono. Dziękuję.